Szczęść Boże, Justyna Zembrzuska, czas na informacje dnia. Zapraszam. Kościół to rodzinny dom, w którym miłujemy się wzajemnie, podkreślał w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek. Papież zachęcał dziś wiernych do życia takim kościołem. Czy jesteśmy świadkami Bożej miłości? Czy też Bóg, miłość, stało się pojęciem czymś już słyszanym, co nie porusza, nie pobudza życia? Takie pytanie postawił wiernym Ojciec Święty Franciszek w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański. Se Dio amore. Jeśli Bóg jest miłością, to czy nasze wspólnoty dają tego świadectwo? Czy potrafią miłować? Czy potrafimy kochać w rodzinach? Czy trzymamy zawsze otwarte drzwi? Czy umiemy przyjąć wszystkich, podkreślam wszystkich, jako braci i siostry? Papież zachęcał nas wszystkich do życia Kościołem jako domem. Niech Maryja pomoże nam żyć Kościołem jak domem, w którym miłujemy się nawzajem na sposób rodziny, ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ojciec Święty modlił się dziś także za ofiary katastrofy kolejowej w Indiach, w której zginęło co najmniej 288 osób, a prawie 900 zostało rannych. Matce Bożej zawierzył ludność doświadczoną przez wojnę, zwłaszcza na Ukrainie. Gwizdy, wyzwiska i transparenty atakujące rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ulicami Warszawy przeszedł marsz opozycji zorganizowany przez lidera PO Donalda Tuska. Opozycji marzy się scenariusz z 4 czerwca 1992 roku, kiedy doszło do obalenia rządu premiera Olszewskiego. Olbrzym się obudził. Jestem dumny i szczęśliwy, że mogę dzisiaj tu w Warszawie w samo południe powiedzieć: zwyciężymy! Lider Platformy Obywatelskiej rozpoczął ogólnopolski marsz opozycji. Stawili się na nim liderzy Lewicy, Polski 2050 i PSL-u, ale nie pojawili się na scenie. Ludowcy i Polska 2050 zorganizowali osobną konferencję przed marszem. I to jest najważniejsze wydarzenie w scenariuszu politycznym, którym idziemy do wyborów. Głos zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i były prezydent Polski Lech Wałęsa. Ten, poza wychwalaniem swojej osoby, zaapelował do policji o wypowiedzenie posłuszeństwa władzy. Jak dobrze wiecie, jestem człowiekiem sukcesu tysiąclecia. Kochani policjanci, w waszych szeregach jest dużo patriotów. Czy wy widzicie, co się dzieje w Polsce? Czy widzicie, kto łamie konstytucję? Były prezydent wpisał się w zaproszenia do marszu publikowane od wielu dni w internecie. Niestety niektóre nagrania były przepełnione nienawiścią. Z tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom, rozumiesz, trzeba żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego tam, wiesz, rozumienia, debaty. Tłum dał sygnał Lechowi Wałęsie, że ma dość jego przedługiego monologu. Słuchajcie, no dobrze. Jak nie chcecie słuchać, to dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Donald Tusk przekonywał, że na marszu stawiło się 500 000 osób, ale według policji ulicami Warszawy wyruszyło maksymalnie 150 tysięcy osób. Niesiono unijne i tęczowe flagi, transparenty i okrzyki wymierzone były w Prawo i Sprawiedliwość. Uczestnicy nie omieszkali uderzyć w uczucia religijne Polaków. Ostatnia droga! Marsz opozycji zakończył się na Placu Zamkowym. Tam szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka przekonywał, że Prawo i Sprawiedliwość obawia się silnej opozycji. Finałem tego marszu jest zwycięstwo w wyborach, jest pokazanie, że Polska znowu może się rozwijać, że Polska może odzyskać należne, dumne miejsce w Unii Europejskiej. Jednym z celów marszu opozycji było przeciwstawienie się Komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Donald Tusk zagroził kontrolą partii rządzącej. Ci źli u władzy, ci co ukradli, ci co skrzywdzili prostego człowieka, ci co zniszczyli media publiczne, ci co zrobili zamach na konstytucję, będą rozliczeni. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej. I ślubuję wam to rozliczenie. Marsz nie był spontanicznym protestem zwolenników opozycji, ale skrzętnie przygotowanym wydarzeniem, podkreśla premier Mateusz Morawiecki. Od lokalnych samorządowców słyszałem zresztą, jak wszystko wygląda od kuchni.
z centrali Platformy poszła dyrektywa, żeby wszyscy ichniejsi prezydenci i burmistrzowie zwozili jak najwięcej działaczy Platformy, pracowników miejskich spółek, samorządowców i tak dalej. To nie pierwszy marsz opozycji przesiąknięty nienawiścią, co może mieć w przyszłości tragiczne skutki, mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Każdy, kto usprawiedliwia takich ludzi, poniekąd bierze na siebie ich winę za zaostrzanie tego języka w Polsce. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreśla, że marsz źle zapisze się we wspomnieniach związanych z 4 czerwca. Marsz wulgaryzmów i rynsztokowego komunikowania się. Data 4 czerwca będzie kojarzona z tego rodzaju wykwitem kultury. O tym, czy opozycja przejmie władzę, Polacy zadecydują w jesiennych wyborach parlamentarnych, prawdopodobnie 15 października. Inflacja sprawiła, że kupujemy mniej i nasze zakupy są bardziej przemyślane. Spadek konsumpcji mocno daje się we znaki handlowcom. Najnowsze dane pokazują wzrost zadłużenia tej branży. Globalny spadek cen paliw, umocnienie złotego i niższe ceny opału doprowadziły do spadku inflacji. 13% inflacja wciąż jest inflacją bardzo wysoką i spadek inflacji nie oznacza, że ceny spadają. Oznacza, że ceny rosną, tylko że rosną w wolniejszym tempie niż przez poprzednie 12 miesięcy. Dwucyfrowa inflacja, jak wskazuje analityk rynków finansowych i gospodarki Krzysztof Kolany, prawdopodobnie pozostanie z nami jeszcze w tym i w przyszłym roku. Rosnące ceny to zmartwienie nie tylko dla konsumentów, ale też dla przedsiębiorców. Jest ciężko, no bo niestety i opłaty wszystkie podrożały, i ZUS-y, i energia. Mówiła pani Wioletta Przybylska, która prowadzi mały osiedlowy sklep na Gdańskim Przymorzu. Dane pokazują, że zadłużenie branży handlowej stale rośnie. Największe kłopoty z regulacją zobowiązań mają małe firmy zajmujące się handlem detalicznym. Łącznie cała branża handlowa w Polsce zalega z płatnościami na ponad 2 miliardy złotych. W okresie pandemii, w okresie zamknięcia handlu, branża handlowa spotkała się z pierwszym spadkiem popytu. W ubiegłym roku po otwarciu gospodarki zaczęła odrabiać straty, natomiast aktualnie mamy kolejny problem, inflacja. Mówił ekonomista profesor Wojciech Piątek. Wysokie ceny na sklepowych półkach zmusiły wiele osób do zaciskania pasa i bardziej przemyślanych zakupów. Widać, że nie kupują na kilogramy, tylko kupują na sztuki, nie kupują po kilka pomidorków, kupują po 2-3, nie kupują na kilogramy, no jest jednak, ceny robią swoje. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują wyraźny spadek konsumpcji. Sprzedaż detaliczna w kwietniu spadła o 7,3%. Pocieszającym jest jedynie to, że prognozy wzrostu gospodarczego są pozytywne, a co zatem następuje, należy oczekiwać w perspektywie roku wzrostu popytu i dopiero wzrost popytu będzie tym czynnikiem, który rozwiąże właśnie problem zadłużenia branży. Analitycy PKO BP prognozują, że recesja w konsumpcji utrzyma się przez najbliższe 4 kwartały. Szansą na poprawę sytuacji jest odbudowa dynamiki wynagrodzeń, któremu towarzyszy niskie bezrobocie. Sezon na maliny, truskawki, borówki i inne tak zwane owoce miękkie zbliża się wielkimi krokami. Rolnicy mają jednak obawy. Dotyczą one głównie cen skupu oraz mrożonek, które zalegają w chłodniach. Przed nami sezon owoców miękkich. Sezon, który już dziś budzi pewne obawy. Wiem, że są duże ilości mrożonek w chłodniach. To jest dla mnie, jako dla rolnika, dla producenta, niepokojące. Głównie ze względów takich, że obawiam się, że będzie cena nie za wysoka, niezbyt opłacalna. To jest chyba jedna z największych bolączek producentów, nie tylko owoców miękkich. Brak stabilności cen. Skoro chłodnie mają duże ilości mrożonek, to podejrzewam, że ta cena nie będzie zbyt wysoka i niekoniecznie będzie satysfakcjonująca dla producenta. Większość owoców, które trafiają do chłodni, pochodzi co istotne spoza Polski. Zwraca uwagę ekspert do spraw rolnictwa Aldona Łoś. Dlatego też obawy polskich rolników, jak dodaje, są uzasadnione.
Na dzisiaj my tutaj w Gdyni na granicy kontrolujemy to, co przychodzi morską drogą i są to owoce mrożone typu truskawki, jagody, borówki. Przychodzą z Peru, z Kanady, z Maroko, z Egiptu bardzo dużo. Przychodzą non-stop. A owoce mrożone mamy jeszcze z ubiegłego sezonu i przychodzą non-stop mrożonki. A my już otwieramy pola na nasze truskawki. Będą borówki, potem będzie sezon wiśni i to będzie problem. Myślę, że rolnicy wcale się nie dziwią, że się niepokoją, co będzie z ich produktami. Dlatego, że nie wiadomo, jaka będzie cena. Tymczasem resort rolnictwa wysuwa propozycję wsparcia, która ma pomóc firmom w skupie owoców jagodowych od polskich gospodarzy. Chodzi o preferencyjny kredyt obrotowy. O szczegółach mówi minister rolnictwa Robert Telus. Kredyt dwuprocentowy, resztę odsetek zapłaci państwo. Oszacowane to jest na 370 milionów złotych. To jest tak na ten rok 370 milionów złotych. Dopłata państwa do tego kredytu po to, żeby zachęcić firmy, aby taki kredyt wzięły, aby skorzystały z tej propozycji i aby mogły skupować. Ale jest warunek na wolumen skupionego zboża lub owoców miękkich od polskiego rolnika. Chodzi o kredyt do kwoty 40 milionów złotych. Propozycja skierowana jest do małych i średnich firm. Ponad 100 tysięcy osób rocznie umiera przez nowotwory. Są one drugą przyczyną zgonów w Polsce. Liczba zachorowań na raka w ciągu ostatnich 3 dekad wzrosła ponad 2-krotnie. Niestety wciąż zbyt późno zgłaszamy się do lekarza. Rak płuc, jelita grubego, żołądka, piersi i prostaty to nowotwory, które najczęściej atakują Polaków. Onkolodzy alarmują, zgłaszajmy się do lekarza i nie lekceważmy nawet z pozoru błahych objawów sugerujących zachorowanie na raka. Zgłaszamy się w bardzo późnym okresie, w 3-4 stopniu zachorowania, mimo że mamy bardzo dobre metody leczenia. Jeżeli byłby to wczesny przypadek, to możemy radykalnie zoperować i później często nie ma potrzeby leczenia uzupełniającego. Wskazuje dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej profesor Elżbieta Starosławska. Pomocą w szybkiej diagnozie i prowadzeniu pacjenta przez cały okres leczenia jest Krajowa Sieć Onkologiczna. Przede wszystkim pacjent ma wyrównany dostęp do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, ma wyrównany w każdej części Polsce start i również, prawda, możliwość tego wyleczenia. Jeżeli to będzie wcześniejszy, prawda, okres zaawansowania choroby nowotworowej, to on może się wyleczyć. Tak samo w jakiejś, prawda, bardzo małej miejscowości, a też w dużym mieście. Już niedługo zostanie także uruchomiona krajowa infolinia onkologiczna, dzięki której pacjent będzie mógł szybciej się zarejestrować i zostanie skierowany do odpowiedniego lekarza i ośrodka. Więcej informacji na temat nowotworów i zapobiegania im, m.in. dieta z jadłospisem antyrakowym oraz obszerny wywiad z profesor Elżbietą Starosławską w czerwcowym numerze miesięcznika Szlachetne Zdrowie, który jest już w sprzedaży. W czerwcowym numerze miesięcznika Szlachetne Zdrowie temat niezwykle aktualny – nowotwory. Eksperci mówią o tym, jak się przed nimi bronić i skutecznie je leczyć. Podają także szybkie ścieżki diagnostyki onkologicznej. Z rakiem naprawdę można wygrać. Podkreśla redaktor naczelny Szlachetnego Zdrowia Anna Zalech. W miesięczniku znajdziemy jeszcze wiele innych cennych porad zdrowotnych. Udary słoneczne, przegrzanie organizmu, odwodnienie – to hasła, które wracają jak bumerang wraz ze zbliżającym się latem. Warto zatem wiedzieć, jak udzielić pierwszej pomocy w takich przypadkach. Wakacje to czas, kiedy większość wolnych chwil spędzamy na świeżym powietrzu. To również czas, kiedy łatwo o urazy takie jak przegrzanie organizmu czy odwodnienie. Jeżeli odczuwamy bóle i zawroty głowy, zaczerwienienie skóry i ogólny niepokój, to znak, że czas interweniować, bo możemy mieć do czynienia z udarem cieplnym. Taka osoba powinna być zaraz przeniesiona w chłodne miejsce, powinna być skrapiana zimną wodą i najlepiej, jeżeli się weźmie ręczniki wilgotne i się owinie. Jeżeli nie udaje nam się uzyskać w pełni powrotu do zdrowia, musimy wezwać pogotowie.
mówi dr Katarzyna Kulczuga. Upały zagrażają również najmłodszym. Tutaj również należy pamiętać o odpowiedniej ochronie przeciwsłonecznej, mówi pani Urszula, mama, która wie, jak chronić swoje dzieci. Przede wszystkim jak spacerujemy po otwartym słońcu, dbam o to, żeby miały przy sobie czapki, nakrycie głowy. A jeśli jesteśmy w takim miejscu, gdzie już nie ma się gdzie schować, nie ma cienia, na przykład plaża, to wtedy często kąpiemy się w specjalnych ubrankach do kąpania, takich koszulkach, które zakrywają ciało, ramiona, szyję. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, należy pamiętać o kilku ważnych dla naszego bezpieczeństwa zasadach. Nie opalajmy się, kiedy słońce wykazuje swoją największą aktywność, czyli w godzinach między 11 a 16, a także zadbajmy o odpowiednie nawodnienie organizmu. Minimum to 8 szklanek wody w ciągu dnia. Dziś obchodziliśmy 16 Święto Dziękczynienia. Uroczystości tradycyjnie odbyły się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W tym roku przyświęcało im hasło „Dziękujemy za czyniących pokój”. Święto Dziękczynienia rozpoczęła procesja z relikwiami błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Wiernym towarzyszyło hasło „Dziękujemy za czyniących pokój”. Mszy świętej przewodniczył metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Do tego pokoju i pojednania między nami i ludźmi konieczne jest wzajemne przebaczenie. O potrzebie modlitwy o pokój mówił w czasie homilii ksiądz biskup Sławomir Oder. Ordynariusz diecezji gliwickiej był postulatorem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II, a także procesu beatyfikacyjnego księdza Frelichowskiego. Dlatego tak ważne jest, abyśmy kierowali nasz wzrok ku Bogu, dawcy prawdziwego pokoju. Prośmy przez stawiennictwo świętego Jana Pawła II i błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, abyśmy i my potrafili postrzegać nasz świat nie tylko jako trudny, pełen niepewności i zagrożeń, ale abyśmy uczyli się i umieli przyjmować jako jego, jako okazję, jako sposobność, aby w tym świecie współczesnym być uczestnikami tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Święto Dziękczynienia towarzyszy nam od 2008 roku. To podziękowanie Bogu za uchwalenie Konstytucji 3 maja. Wierni dziękowali dziś także za 35-lecie sakry biskupie i metropolity warszawskiego. Rosjanie nie zaprzestają ataków na Ukrainę. Nad ranem mieszkańcy Kijowa znów usłyszeli alarm przeciwlotniczy. Od maja niemalże codziennie Rosjanie bombardują Kijów. Celem są obiekty cywilne. Dziś nad ranem na ukraińskim niebie ponownie pojawiły się rakiety i drony. Jak podają ukraińskie władze wojskowe, wszystkie pociski zostały zniszczone. Mniej szczęścia mieli mieszkańcy Dnipra. Eksplozja zniszczyła budynek mieszkalny. 5 dzieci zostało rannych w gminie Podgorodno. Lekarze oceniają stan 3 chłopców jako ciężki. Są na sali operacyjnej. Dziewczęta w wieku 11 i 17 lat są w dobrym stanie i będą leczone ambulatoryjnie. Łączna liczba ofiar wzrosła do 20. 17 osób jest hospitalizowanych. Pod gruzami zdemolowanego przez wroga domu ratownicy nadal szukają ludzi. Prawdopodobnie jest tam dziecko. Poinformował w serwisie Telegram gubernator obwodu Dniepropetrowskiego. Mnie nie było, ja jak raz jechał. Jechałem do domu z centrum miasta, więc nie było mnie tutaj, kiedy uderzył pocisk. Spóźniłem się około 15 minut. Gdybym przyjechał wcześniej, byłbym wtedy w kuchni. Okno wyleciało dokładnie tam, gdzie zwykle jem obiad. To drugi rok, kiedy mieszkam w tym domu. Mówił mieszkaniec Dnipra, który cudem uniknął śmierci, bo wrócił do domu tuż po ataku rakietowym. Wybuchy było słychać także na południu Ukrainy oraz na północnym wschodzie w rejonie Sum. Niestety pod gruzami są ludzie. Rosja ponownie udowodniła, że jest państwem terrorystycznym. Tak o atakach mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińskie władze są zdania, że ataki, głównie w nocy, mają na celu psychiczne wyczerpanie ludności. Na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.